Odcinek 77. W końcu mamy to. Fanmade'owy. Zapraszam serdecznie. Ultimax. Jestem ciekaw. Ty, co to jest? Co to jest za takie wielkie coś tam? Ty, ej, dziwne to jest. I te, słuchajcie, fanmade robi Ultimax, więc jestem ciekaw. Mam nadzieję, że poprawił jakość tego, więc zostawcie lajka i idziemy z tym. No, powiem wam, że te Astro wyglądają trochę lepiej, nie? Tylko tu się tak szybko wszystko dzieje. Czyżbym ja to przyspieszył? Nie. Titan TV, man! O kurde, ty. No, Titan TV, man ma szansę jako jedyny z nimi, nie? Chociaż ich jest tu mega dużo. Ty, ale jakość jest bardzo ładna. Ty, czy to jest jego produkcja, czy wziął to od kogoś? Nie, nie, chyba to... Nie, no to jest jego produkcja, ty. Ładnie to wygląda. Wow. Muszę znaleźć kameramena. Pytana chyba. No nie, jeszcze nam przygrzmiał w to. Ty, jak to ładnie wygląda. Ty, jak ciemność. Ale robi rozpierduchę, nie? Rozwałkę. Juggernaut tu jest też. Oj, to raczej tak nie będzie wyglądać. No, tu jest kosmos z tego, co widzę. Yes! Maria, co to jest? Ładaha! Co tu mu się z nosem stało? Ej, no bez przesady. Ej, to wygląda strasznie dziwnie z tym nosem, ty. Co mu się podziało? O, Jesus Christ, co tu się dzieje? Okej, tytana z niego robią. Ale nie mogę z tego nosa. Kto mu to tak zniszczył? No nie wierzę. Co tu się dzieje? Jest i G-Man, ty. Ale musicie przyznać, że przeskok jakościowy jest strasznie duży. Czy to jest w 4K nawet? Nie, ale jakość jest piękna. Trzeba przyznać, nie? Ale ten Juggernaut wygląda strasznie dziwnie, nie? Czekajcie, nie wiem tu. O Jezu, nie wiem co się tu dzieje, ale ten Juggernaut wygląda strasznie dziadowsko. Patrzcie, jaki ma wydłużony jakby ten nos. Kurde, G-Man wszystkich niszczy. Okej, okay, widzę, że tu sojusz jest. Okej, okay, to było ciekawe, powiem wam szczerze. W ogóle ten Mothership w tej części poleciał w inną stronę, na pewno nie za Tytanem Kamerą. To wygląda tak, jakby Mothership poleciał za Tytanem TV-Manem. Podzielili się na trzy grupy jakby w sumie, albo na dwie, nie? Jedna pościgowa poleciała za tym Tytanem Kamerą, a druga za Tytanem TV-Manem. Tak to widać, bo patrzcie. To jest tak gigantyczne, nie? I leci gdzieś w inną stronę zupełnie. Ciekawe, nie? A to jest kontynuacja chyba. I w ogóle jak nienaturalnie, słuchajcie, jak macie kciuka, to tak obracacie, nie? Do wewnątrz. On to jakoś tak skręcił, kurka, co tu się dzieje, ty? A
Ale to już jest to, co widzieliśmy. Tu będzie powtarzał się z tego, co widzę. Tak, on to powtarza jakby, że łączy te poszczególne sample. Natomiast ten odcinek całkiem kozacki. Musicie przyznać, że pod względem jakości, jak sobie porównamy, bo tu są te starsze, to zobacz... Chociaż nie, to jest ładne. Nie no, nie jest tak źle. W sumie widziałem jakąś taką wersję, gdzie była totalnie skaszane. Tu jeszcze G-Man wygląda normalnie, bo ten, co tu ma z tym nosem, to ja nie wiem, co mu się... Nie mogę. Jaki nos? O Jesus Christ, aż zrobię zdjęcie. Jezu, nie wierzę, kto mu zrobił coś takiego. To jest totalnie bez sensu, nie? To w ogóle też te... Słuchajcie, no Boom powiedział, że 77 będzie podzielony na trzy części i będziemy mieli którąś grupę pościgową, ale jak sobie tak popatrzymy na Booma, na te jego, tu jest ten 74, nie? Ten statek matka. I widzicie, Tytan kamera poleciał tu. Pierwsze zniszczył tego jednego. I poleciał w tę stronę, nie? Tutaj. I za nim poleciało część tych astro. To widać, nie? Ci tu się teleportowali i uciekli. Ty, czy coś tu nie było? No, tu jest wybuch, nie? To jest kolejny taki dość mocny wybuch. A tu coś nie zostało czasem? Oni wszyscy tu uciekają za Tytanem, nie? Tylko, że tu potem widać, jak reszta tych ucieka. I tu jest ten ogromny, nie? A tu jest matka, to jest inny statek, ale oni tak jakby szli, lecieli w kierunku albo G-Mana, albo tego, albo Tytana TV-Mana. Bo jedna grupa poleciała za Tytanem kamerą. No i tutaj już, widzicie, znikają ci. A to jest najlepsze, słuchajcie, że w tych takich zawsze widać, że coś jest, może być. Ktoś się może pojawić. Więc to warto, tak wiecie, czujnym być i oglądać, nie? Zazwyczaj. No ale cóż, fajny fanmate, ale to ciekawe. Teraz zagwozdkę dostałem, bo rzeczywiście jak to obejrzałem, to może być tak, że ktoś za nim, że dwie grupy pościgowe są i teraz nie wiadomo, o którego Tytana chodzi, nie?